Kochani, są takie miejsca, jak na przykład wieża Eiffla w Paryżu, Statua Wolności, o których wiele, wiele słyszeliśmy, rozpoznamy ich na każdym zdjęciu, ale niekoniecznie każdy z nas tam był. Dla mnie takim miejscem jest właśnie stacja w Chociwiłaskim, o której szef tyle mi opowiadał, bywa tutaj codziennie. Codziennie też wieczorem do mnie dzwoni, jednak ja, chociaż bardzo często bywam tutaj na ziemi w okolicach Widawy, nigdy tutaj nie byłam. Dzisiaj właśnie przyjechałam tutaj po raz pierwszy i muszę stwierdzić, że jestem wręcz urzeczona tym miejscem. Szefie, cóż to jest za tajemnicza budowla, to naprzeciwko. Tak, piękna wieża ciśnień. Tutaj nieożytkowana, ale nadal góruje nad tą okolicą. Tutaj widzimy budynek dworca, również nieużytkowany, ale bardzo urokliwy. Zaraz podejdziemy tam bliżej. Natomiast szefie, co znajdowało się w tutaj tym budynku, krytym tą piękną dachówką? No tutaj jakieś pomieszczenie gospodarskie było. Pomieszczenia gospodarskie, tak. Jak widzimy, tutaj jest teraz około południa. Tutaj niewiele się może teraz dzieje. Te tory są puste, nic tutaj nie jeździ. Jednak szef tutaj regularnie mi opowiada, jakież wspaniałe obiekty tutaj suną tymi torami. Też możecie to oczywiście Państwo zobaczyć w licznych filmach i shortach. No miejsce naprawdę piękne. Tutaj też niedaleko znajduje się jakiś skład drzewa. Stąd też taki miły zapach trocin. Tutaj widzimy perony, znaczy i tory, prawda? Szefie, dokąd można tutaj odjechać? Nad morze. Nad morze, tak? A w drugą stronę na Śląsk. A drugą stronę na Śląsk. Tutaj przytoczę pewną taką historię, mianowicie szef ma wuja w Gdyni i właśnie, no wujek już jest trochę wiekowy, może teraz tak często nie przyjeżdża, ale że dawniej, kiedy przyjeżdżał w odwiedziny do rodziny, to właśnie tutaj szef odwoził wujka i wujek tutaj wsiadał i jechał pociągiem prościusieńko do samej gminy, na samej gminy, do Gdyni. Ach, już mi się język z wrażenia, tak jak tutaj szef podpowiada, no niestety dzisiaj wujek choćby chciał, nie pojedzie, no ponieważ wiadomo, że siatka połączeń jest nieco inna. O tam widzimy pewną taką trasę przecinającą się z torami. Czyżby mi się wydawało, że widziałam tam ciężarówkę pewnego marketu? No zgadza się. Tak, no możliwe. Dobrze, teraz zejdziemy sobie tymi schodami, które są bardzo, bardzo wysokie. I pokażemy Państwu z bliska piękny budynek opuszczony niestety już dworca w Chociwiłaskim. Jest to naprawdę dla mnie tutaj wzruszające, ponieważ szef tutaj właśnie przed chwilą mi opowiadał, że o tu jak jestem to zawsze wieczorem do Ciebie dzwonię. Tutaj w tych szybach się przeglądam, czy wyglądam dzisiaj cudownie, czy fenomenalnie. No cóż, szef jest znany z dbałości o urodę i w ogóle także takie miejsca właśnie, w których można się przejrzeć, chociażby byłaby to jakaś szyba, no są jednak dla niego bardzo, bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, tutaj mamy budynek dworca. Bardzo lubię takie stare, właśnie przedwojenne budynki i tą piękną, piękną dachówkę. To jest naprawdę coś pięknego. Tutaj powiedziałam, że dworzec już nie działa, ale możemy sobie tak, że tak powiem, zajrzeć do środka, co tam jest. Ja tutaj się schowam, żeby mi się nie odbijała w szybie, po co mam być widoczna. Tutaj zapewne była jakaś poczekalnia, być może tutaj sprzedawano bilety, tak? Tam dalej. Tak, tam dalej sprzedawano bilety. Zaraz szef nam to miejsce na pewno pokaże. Tak? Ostrożnie, a tutaj coś się może rozwalić? Tutaj widzimy, aha, Chociwiłaski, czyli to jest jakiś kot. Tak? Tutaj idziemy dalej. Cóż tu mamy? Aha, tutaj było prawdopodobnie wejście. Tutaj widzimy taki neoklasycystyczny, może nawet, bo tutaj mamy styl, bo taki mamy tutaj kolumny i kolejny napis właśnie Chociwiłaski. Szef mi tutaj podpowiada, by tutaj zakończyć nieco tą historię, ale to na pewno jeszcze nie koniec nagrywania na dworcu.